Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną rundkę speedruna. Od razu zawodnik wjechał. Przypominam, mam 10 porażek, gdzie 9 porażek, 10 kończy serię. No i mamy zawodnika 2236, pierwszy ruch C4. Komentuję swoje partie, mówię o swoich planach. No to może zagramy sobie E5. Partia angielska z ruchem E5. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie toczyło. Prawdopodobnie właśnie skoczek C3. Można tutaj F5 zagrać. Dosyć ciekawe posunięcie. Ale się zastanawiam, czy grać to, czy nie. A wiecie co, zagram. Jednak trzeba jakoś próbować się troszeczkę ostrzej. Tutaj chyba D4 można, z tego co wiem, zagrać. Można potem przepchać pionka i mamy normalną pozycję. Dobra, gramy skoczek C6, bronimy pionka. Będziemy mogli za chwilę zagrać posunięcie E4. W ogóle ten speedrun robi się niezwykle emocjonujący. Posunięcie E4. Czy taki ruch D5 istnieje? Myślę, że no właśnie, chyba nie istnieje. Skoczek E5. Bardzo ciekawe posunięcie i w sumie nie wiem, jak zareagować. Znaczy, na pewno D6 będzie ok. Po wybiciu złączę pionki. Potem taki ruch będzie możliwy. To będzie chyba solidne. Zastanawiam się właśnie, co jest po tym biciu. Pionek bije. No i teraz, czy tego pionka będę mógł atakować? No zawsze go podeprze, jakoś F4. Chyba u niego to wszystko będzie działać. Zagramy po prostu, zagramy sobie D6. Wymusimy bicie na C6. Następnie zagramy z planem skoczek. F6, goniec E7. Można też zmienić kolejność, zagrać goniec E7. Goniec D2? Jakaś taka dziwna decyzja. Dobra, gramy skoczek F6. Raczej nie powtórzy tutaj gońcem posunięcia. No, świadczyłoby to wbrew logice. No właśnie, także widzimy, co się dzieje. I teraz pytanie, jak się ustawić. Jeżeli tak zagram, to on mi przepcha pionka. Nie bardzo chcę tak robić. Mogę zagrać G6, goniec G7 i potem przez C5 go tu próbować męczyć. Myślę, że to będzie słuszna decyzja. Zagramy sobie G6 z planem goniec na G7. No, już w ogóle tak patrzę, pokaźny ranking 2245. Hetman A4 z planem wybicia. Tu oczywiście mam goniec D7, to znaczy już mogę zagrać goniec D7. Trzeba pionkę obronić. Przeciwnik prawdopodobnie będzie szykował długą roszadę. No, damy mu to wykonać. Ale teraz chyba jest C5 wtrącenie i zbicie pionka na D4. Pionek odbije i tu będę miał przewagę pionków na skrzydle królewskim. Pytanie, czy to grać, czy to mimo wszystko zostawić, ale chyba trzeba tak zagrać, chyba trzeba tak zagrać, bo to jest dobra okazja do tego, żeby po prostu zbić pionka i ten pionek tutaj może okazać się słabością. Co tu się dzieje? Hetman A5. Dobra, bijemy na D4, pionek wybija, gramy gońcem i będziemy robić roszadę. Taki jest plan i tego pionka będziemy można gońcem fajnie atakować. No cóż, co zrobi przeciwnik? A, w ogóle tu jeszcze się pojawia taka opcja C5, ciekawa. Co jest, doktor? No powiem wam szczerze, bardzo mnie przeciwnik zaskakuje. Okej, bo teraz tak, on atakuje mi na C7. No i teraz pytanie właśnie, co zrobić? Może tak, C5 zagrać, ale to wejdzie tu. Goniec broni Hetmana bardzo sprytnie. Znaczy ja mogę oczywiście wybić i to jest wszystko w grze, ale on wybije z szachem. Zagram Hetmanem, on tutaj. No dobra, tak chyba trzeba zrobić. Tu się chyba krzywda nie dzieje. Goniec bije na B5, hetman na pewno odbije. Zastanawiam się nad C6, ale to chyba ruchy bez sensu. Też jeszcze taka opcja jak król F7 istnieje, ale chyba hetman D7 zagramy po prostu. On oczywiście zagra hetmanem na B7, znaczy może zagrać hetmanem. I wtedy po prostu trzeba chyba wieżą uciekać. Tutaj oddamy pionka, ale naszym celem będzie zrobienie szybkiej roszady. Zagramy wieża D8. Tu jeszcze są w zanadrzu takie posunięcia jak C5 z groźbą, goniec B5, ale od razu D3 władujemy. Dobra, i teraz gramy sobie posunięcie goniec G7 i mamy opcję szybkiej roszady. Pionek na A7 mnie kompletnie nie interesuje. On może sobie go bić, proszę bardzo. Ja teraz zrobię sobie szybko roszadę i teraz mam plan bardzo prosty. Wieża A8 i wieża B8 ze złapaniem hetmana. Ej, panie kolego, chyba się udało. Wieża A8. On chyba nie ma nigdzie żadnej ucieczki. Musi hetmanem na B7 i wieża B8. Po raz drugi partia, gdzie zdobywam hetmana w bardzo, bardzo prosty sposób. No powiem szczerze, sam jestem zaskoczony, co tu się w ogóle wydarzyło.
No i cóż, przeciwnik nie pomyślał, grał troszkę za szybko, chyba, tak uważam. No i poszło, słuchajcie, no i poszło. Jest zdobycie Hetmana, realizacja przewagi powinna być już raczej prosta. Więc, no cóż, no tak, i wieża B8, no i Hetman nie ma nigdzie jakiejś sensownej ucieczki, tak, żeby nie był stracony. No więc zdobywamy oczywiście Hetmana za wieżę. Ja sobie zdaję sprawę, że przeciwnik będzie jeszcze kontynuował grę. To jest zrozumiała rzecz. No i teraz pytanie, jak zagrać, bo może zagrać posunięcie C5, otworzyć gońca. To będzie chyba dobry pomysł. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Po wybiciu po prostu otwiera nam się goniec. I wtedy przestawimy hetmana, przestawimy skoczka. O, nawet teraz poszło zagranie. No dobra, to myślę, że hetman B7, będziemy atakować pionka. Z następnym planem skoczek D7 i tutaj atakiem przerzutu skoczka na E5. No cóż, oczywiście to, że jest wygrana pozycja, nie znaczy, że już ją wygraliśmy. Ja na miejscu przeciwnika bym się już poddał i to nie jest dziwna sprawa wśród szachistów. Na pewnym poziomie gra po prostu nie ma sensu. No przy takiej przewadze hetman zawierze. Ale wiadomo, przeciwnik będzie próbował. Hetman B6, ja jeszcze zagram na spokojnie obronie pionka, bo to jest jednak cenniejsza opcja. I przestawię za chwilę tutaj skoczka. Mogę nawet goniec E5 sobie zagrać. I tyle. Skoczek wędruje na pole D7, mogę też tutaj, no dużo jest dobrych opcji, mogę w ogóle gońcem zagrać tak i skoczkiem tak, sobie scentralizować tutaj figury. Dobra, tu się nic nie dzieje, gramy sobie goniec na D4, goniec na D4 się przyda, zdecydowanie się przyda, zawsze tutaj jakieś goniec E3 jakby stało, to B4 by było groźne. Nie rozumiem tego posunięcia, aha, rozumiem, bo jak wybijam tu, on wybija, ja wybijam, on mi wybija tutaj. Dobra, pełna zgoda. Chyba na to w ogóle pójdę, bo goniec broni na C5. Ten pionek jest niegroźny, tylko zastanawiam się, gdzie dalej grać, żeby zrealizować przewagę. Dobra, pójdę na to oczywiście. Myślę, że tak trzeba. No i cóż. Wieża A5, hetman bije A5, goniec D6. Myślę, że hetman A2, wzięcie kolejnego pionka. Chyba to najprostsza droga, tak mi się wydaje. Skoczek ładnie broni tutaj tego pionka, tu się nie ma co bać. Może zagrać G5 jeszcze, ale to już inna historia. Wydaje mi się, że nie muszę w ten sposób. Grunt, żeby nie dać wieży aktywności. No i goniec, hetman z gońcem fajnie się łączą, bo hetman tutaj też będzie pilnował pola. Zagramy sobie H5, żeby nie było jakiejś tam kontry. Jeżeli król H2, to też jest pionek do bicia, czasami jest tutaj zagranie i podprowadźmy sobie króla. Nie musimy się tutaj wysilać i kombinować jakichś abstrakcyjnych ruchów. Trochę królem bliżej nie zaszkodzi. Dobra, i teraz myślę, że jakieś zagranie typu skoczek E5. Zagramy skoczek E5, żeby spróbować na przykład skoczek D3. Tak myślałem, no to teraz można zastosować trik pod tytułem skoczek D7, no i aczkolwiek chyba królem na E6 mogę zagrać. Tak, zagramy królem na E6, bo po prostu tego pionka sobie wezmę. No cóż, to nie wymaga chyba dużego komentarza w tej sytuacji. Teraz chyba mogę wziąć, tutaj pułapek nie ma, tak, bo król broni, tak, goniec bije, król bije. No i co, jest ok, hetman broni, wszystko się zgadza, jest posunięcie F3, dobra, jakieś tutaj związanie, no to bijemy, nie można gońcem, bo jest mat na F2, przeciwnik pewnie to dopiero teraz dostrzegł, po biciu na F3 po prostu odejdziemy sobie królem. Wieża E1 prawdopodobnie, to sobie odejdziemy królem na F7 i tyle w temacie, będziemy grozić zagraniem skoczek na F3. Jak ważna jest tutaj aktywność figur w szachach, to widzimy gołym okiem. No dobrze, poszło bicie i po czarnych polach tutaj przeciwnika. No jeszcze goniec D4 z powrotem sobie zagramy, żeby wieża nie miała żadnej aktywnej gry. W sumie zastanawiam się, dlaczego przeciwnik jeszcze gra. Okej, no i co, teraz hetman C3. Z planem tutaj wtargnięcia dania mata na dwa sposoby. Jeżeli wieża da tutaj szacha hetmanowi, to hetman C1 i zagrywamy tu. Dobra, on się chce bronić. O, rety. No dobrze, no może się bronić oczywiście. Zagramy sobie gońcem na E3. Tak patrzę, czy wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Po prostu zdejmę pionka i tyle w temacie.
Nawet wieża B1 nie można. No, tam wieża oczywiście może sobie zagrać. Gra, bijemy pionka, wieża da jakiegoś szacha, to po prostu król na E6 i tyle. Nawet tak, ok. Tutaj jeszcze jest opcja bicia, ale jest szach, to nie będziemy ryzykować. Dajmy tutaj szacha, podejdźmy królem. Ha, w ten sposób sobie pogrywa. No dobra, masz prawo, mój drogi przeciwniku. Hetman E3, wieża D3, hetman E4. Coś takiego i tam spróbujemy wtargnąć. Dobra. Jest szach, to zagrajmy tutaj. Hetman H3. To hetman E4. Tak patrzę uważnie, żeby nie stracić hetmana oczywiście. No ale tutaj już po prostu jakieś tam szachy nastąpią i będę bił. No właśnie, to mogę teraz przeciwnika tutaj zamknąć ładnie, grając goniec na E3. I teraz na przykład jak goniec F3, to bicie pionka. Potem podeprę to ruchem. A no właśnie. No to F4 chyba wystarczy, tak żeby podeprzeć tutaj gońca w tym układzie. Ok. No i co? Dajemy szacha. Król E2, dajemy szacha i matujemy. Hop, hop. Szkoda energii, mój drogi przyjacielu, przeciwniku. No po tym hetmanie to naprawdę szkoda energii. Ale nie brawo, zagrał przeciwnik. Udało się to wykorzystać. Co zrobi dalej? Zobaczymy. Goniec. A, jeszcze nie ma mata, jak widać. Ale jest szach na B4. Król F1. Hetman D2. Można też pionka zbić. A w ogóle wezmę pionka tego, słuchajcie, co mi tam szkodzi. Biorę pionka jak goniec E2, to hetman C1 i tam daję mata. Ale prawdopodobnie zagra królem, dokładnie. No to możemy dać szacha na A2. No, w grze w internecie zawsze te miskliki są takie czasami. No to jeszcze na pata skubaniutki chce grać, ale nie, no są dwie figury. Hetman F2 i tutaj będę groził matem. Jeszcze na pata może grać, bo jak zbije na przykład na E3, ja odbiję, on zbije. Jak ja bym zbił, to byłby pat, ale to trzeba oczywiście zawsze brać pod uwagę jakieś tego typu rzeczy. Ale ciekawy debiut, taki twórczy bym powiedział. No i fajnie. No dobra, bijemy tutaj. Oczywiście on prawdopodobnie zbije. No to nie wiem, zbijemy tu z szachem, cokolwiek zrobimy, to już kwestia łatwej wygranej. Podejdę królem, oczywiście król stoi w pacie, ale goniec jeszcze może sobie chodzić, więc pata nie ma. No dziwię się, że gość jeszcze gra. A zbije tutaj mu na H4. I zbije gońca tutaj na C4. Powyżynam wszystkie figurki. No w ogóle dziwnie, przeciwnik gra do mata prawdopodobnie. No i dzisiaj taka partyjka dosyć gładka. No dobrze, słuchajcie, zagrajmy jeszcze jedną. A co tam, mamy chwilę czasu. Tutaj będąc w Pradze gram jedną partię na speedrunie, ale spróbuję znaleźć kolejnego przeciwnika. No przypominam, że porażka tutaj kończy serię, więc... Co? Wygrałem w pierwszym ruchu. Nie, no ale słuchajcie, tak się nie robi. Gość, nie wiem, miskliknął albo coś w tym stylu. Ale będzie chyba na tytuł clickbaitowy troszeczkę. Wygrana w pierwszym ruchu. Nie, no oczywiście, żarty żartami. Szukamy kolejnego zawodnika. No to się nie powinno w ogóle liczyć. Ojejku, no ale to już nie ode mnie zależało, tylko od oponenta. Szukamy cierpliwie sobie kolejnego gracza. Szukamy. No cóż, ale przypadek. I zobaczcie, w ogóle gość nie wykonał żadnego posunięcia, a zaliczyło wszystko do rankingu. Chyba gramy z tym samym gościem. Mamy D4, z tym samym? Już nie kojarzę Niku. Nie z tym samym. C4, gramy G6, czyli obronę królewską indyjską. Będę sobie chciał zastosować. G3, goniec G7, goniec G2, roszada szybka, cyk. D6, skoczek F3, D6 i tutaj zagramy sobie...
skoczek na c6. Zobaczymy, jak zareaguje przeciwnik. Skoczek c3. No i chyba tradycyjnie trzeba grać e5. Jeżeli będzie zagranie d5... O! Będą wymiany, słuchajcie. Będą wymiany. Skoczek oczywiście bije na e5. Jeżeli wymiana, no to super. Okej. Tutaj trzeba bardzo, bardzo, bardzo uważać, chwilunia. Wymiana hetmanów prawdopodobnie jest dobra. I h6. Tak, i h6. Ok, wymiana hetmanów, h6, jeżeli bicie, bicie i skoczek, to goniec zagrywa na d8 i czarnymi będziemy stali dosyć ładnie, tak mi się wydaje. A jeżeli właśnie po h6 goniec gdzieś tam odejdzie, to my zagramy c6 i problemy wszystkie znikają. Tu oczywiście trzeba na to bardzo, bardzo uważać, ale po to gramy, żeby się tam czegoś nauczyć. Oczywiście takie ruchy wtrącone nie działają, bo wisi goniec, więc... No, gość w ogóle źle zagrał. Skoczek D5 wygląda bardzo atrakcyjnie, ale goniec D8 wszystko absolutnie broni. I po tym zagraniu po prostu zagram sobie goniec E7 i żadna wieża mi tu nie wejdzie. No i kwestia techniki szachowej. I to jest właśnie fajne. To ja myślę, że w tym wariancie białe nic nie uzyskały. Kompletnie nic. Gramy oczywiście C6. Odpędzamy skoczka, promienie gońca wyglądają fantastycznie. Jeszcze w ogóle jak skoczek zagra na E3, to można się pokusić o goniec G5. Zastanawiam się, czy tak nie grać. Teraz zagramy sobie goniec E6 z atakiem. Chociaż można było zaplanować goniec A5, też ciekawe. Ale zagramy chyba sobie goniec A5. Z tempem będziemy atakować przeciwnika. W sumie można było chyba taką sztuczkę zastosować, no ale raczej by się na to nie złapał. I tak pozycja czarnymi jest bardzo, bardzo dobra. Raczej jakaś wieża C1 dokładnie. I myślę, że teraz wieża D8. Spróbujemy wymienić jedną wieżę, chociaż jak on wymieni, to może wieża D1 zagrać. To jest ciekawe, jak wymieni wieżę, to może być blisko remisu. No ale ja chcę próbować tutaj wygrywać. No spróbuję jedną wieżę wymienić. Prawdopodobnie wieża D1 zagra. A nie, jednak nie zagrał wieża D1. No to linia jest moja, tylko że on chce wejść tutaj skoczkiem. Chyba goniec B4. Jakiś szach, jeden chyba nic nie grozi. Goniec B4, pilnujemy opcji, żeby skoczek nie mógł wejść. Aha, jest taki ruch w ogóle. I skoczek na D6, ale to też chyba nie jest groźne, bo można zagrać na przykład F5. Skoczek wejdzie na D6, bicie? A to ciekawe. Słuchajcie, wieża D7 nie mogę, bo będzie szach. Oj, bolało. Dobra, teraz muszę bardzo uważać na jego tutaj zachowanie. W ogóle może różnopolowe gońce byśmy pograli. Aha, chwila. Nie, dobra, musimy zagrać chyba król F8. Zagrajmy król F8. Jeśli skoczek wejdzie tutaj, zagramy wieżę na D7, przytrzymamy pionka. Ależ, słuchajcie, on szuka jakiejś opcji. Co? Takie ruchy istnieją, bijemy. To teraz chyba tak. Chodzi o to, że tutaj chciałbym zagrać. Ja w ogóle chyba mogę tak zagrać, bo jeżeli tak zagram on tu, ja dam szacha i wygrywam. A jeżeli zagram tu, on zbije, ja zbiję. Aktywność wieży będzie fantastyczna. Goniec D2, moi drodzy. Goniec D2, atakujemy pionka po prostu. Chyba gość F4, to był chyba jego błąd. Nie zdziwię się, jak zagra wieża D1. Czasami takie ruchy po prostu chodzą, ale raczej to widzi. Poddał! Wow! Wow, słuchajcie, poddał partię, zaufał. Wow! Wiecie, co wam powiem? Tak szczerze, na koniec. Też bym poddał białymi. Bo leci po prostu pionek. A na tym poziomie on po prostu nie ma żadnej kontry. Wszystko się pięknie trzyma. Partia wzorowa, moi drodzy. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.